Tutaj pokazuję Wam świetny przykład na to, dlaczego nie jestem zwolennikiem używania stalowych wyrobów. To jest łyżka, która leżała sobie oparta o tygiel i mniej więcej ta część była zanurzona w aluminium podczas odlewania, żeby łyżka nie traciła temperatury. Pokrycie się starło i czas zrobił swoje. Także weźcie to pod uwagę. Zobaczcie, jakie tutaj są wżery tej stali. To nie jest cienka stal, ale zobaczcie, jak to wygląda. Tak samo tutaj. Dziurka się zrobiła. Liczyłem, że jest na wylot. Ale jeszcze nie, na szczęście. Ta łyżka gdzieś tu puszczała aluminium. No i tak, jeżeli używacie takich tygli, pomyślcie sobie o tym, że on się zużywa. Wy go podnosicie, ta blacha jest na tyle ciężka, że pęka i całość wylewa Wam się na ziemię. Nie muszę chyba mówić, co może się stać. Także weźcie pod uwagę to, jeżeli korzystacie ze stalowych narzędzi. Szczególnie jeżeli to jest czysta stal, niczym nie pokryta. Ta łyżka była pokrywana dość regularnie, a to bodaj talkiem ze szkłem wodnym albo pokryciem grafitowym. No ale wiadomo, każdy materiał zawsze tam będzie degradował. Aluminium rozpuszcza żelazo. Nie jest to proces bardzo szybki, no ale trzeba o tym pamiętać, że jednak to się dzieje. Także uważajcie, jeżeli będziecie eksperymentować u siebie. Tak to wygląda od środka. Jest pokryty zgarem. Tutaj widać resztki pokrycia. To białe. Białe to są resztki pokrycia. A tutaj trochę zeszlifowałem to, żeby Wam pokazać ten oto piękny brzer. Dzięki.